środa, 25 września, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Dolny Śląsk apeluje. Turyści, jesteście nam bardzo potrzebni. Na skutek powodzi ludzie masowo zaczęli odwoływać rezerwacje. Według danych Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego i tamtejszej organizacji turystycznej w ciągu zaledwie kilku dni odwołano ponad 90% przyjazdów. Lokalne władze samorządowe zapewniają, że Dolny Śląsk jest gotowy na przyjmowanie turystów, a ich brak może pogrążyć nie tylko lokalne firmy, ale przede wszystkim ludzi, którzy w nich pracują. Niejednokrotnie tych samych, którzy w powodzi stracili domy. Fatima Orlińska. Nie tylko powódź i jej skutki są w stanie zrujnować przedsiębiorców na Dolnym Śląsku. Hotelarze, restauratorzy i instytucje kultury zapewniają, że ich działalność nie została zakłócona, ani nawet ograniczona na skutek powodzi, która najmocniej dotknęła Stronie Śląskiej, Kłodzko i Lądek-Zdrój. Nie rezygnujcie z przyjazdów do nas, to hasło, które od kilku dni wybrzmiewa coraz głośniej w spotach promujących turystykę Dolnego Śląska. Polanica, Duszniki, Kłudowa, Lewin i Szczytna to miejscowości, które nie zostały dotknięte tą katastrofalną powodzią. My tutaj normalnie mieszkamy, normalnie czekamy na was, na turystów. Wszystko funkcjonuje tak, jak funkcjonować powinno. Drogi są przejezdne, woda czysta, restauracje i hotele czekają na was. Jak mówi wicemarszałek Dolnośląski, odwołanych zostało ponad 90% rezerwacji, co w skali regionu może skutkować utratą wielu miejsc pracy. W branży turystycznej na Dolnym Śląsku pracuje ponad 200 tysięcy osób, które dziś mogą być również dotknięte skutkami powodzi prywatnie. W ich przypadku ograniczenie źródła dochodu może przysporzyć dodatkowych problemów w odbudowie tego, co utracili. Mało tego. Południe Dolnego Śląska się bardzo mocno wyludnia i w zasadzie te osoby żyją z turystyki. W momencie, kiedy nie będzie tam pracy, no to jeszcze bardziej będzie się to południe Dolnego Śląska wyludniać. Nie chcemy tego, dlatego jak chcecie nam pomóc, to właśnie teraz potrzebujemy tej pomocy, żebyście tu przyjeżdżali, tu jest bezpiecznie. Wszystkie pociągi kolei dolnośląskich działają, wszędzie można dojechać. Wszystko jest pootwierane, poza oczywiście tymi miejscami, o których mówiłem, czyli Lądek, Stronie. Wszystko jest dostępne, parki krajobrazowe są otwarte, wszystkie muzea są otwarte. No, można przyjeżdżać bezpiecznie tutaj, zwiedzać i odpoczywać na Dolnym Śląsku. Jak poinformował wicemarszałek Dolnośląski, ponad 90% miejscowości funkcjonuje normalnie. Karkonoskie tajemnice w Karpaczu. Jesteśmy czynni. Czekamy na was, kochani turyści, w dawnej kopalni w Nowej Rudzie. Do nieodwoływania dokonanych wcześniej rezerwacji zachęca również premier Tusk, o czym mówił kilka dni temu podczas sztabu kryzysowego, powołując się na międzyludzką solidarność. Zanim odwołacie, upewnijcie się u dysponenta hotelu, ośrodka, jaka tam jest sytuacja. I mój gorący apel, żeby nie wpadać w taki zbiorowy nastrój, bo i wy stracicie te swoje zaplanowane wakacje, no i duże straty finansowe poniosą ci, którzy przygotowali ten wasz wypoczynek tutaj. Wiem, że to nie jest najważniejsza kwestia, ale z punktu widzenia ludzi, którzy tutaj i tak trochę cierpią, jeszcze straty finansowe wynikające z takich decyzji, no to niepotrzebny dodatkowy ciężar. Straty w wyniku powodzi, które dziś szacuje się na Dolnym Śląsku, opiewają już blisko na 6 miliardów złotych. Uzależnienia, choć są obecne od setek lat, to przez dekady zmienia się ich rodzaj. Coraz częstszym problemem są uzależnienia behawioralne, które łączą się z zaburzeniami osobowości. Czym są? Jak wygląda terapia i przede wszystkim, jaką rolę odgrywa rodzina w jej trakcie, sprawdzała Karolina Komada. Nie tylko od alkoholu, papierosów czy narkotyków. Wraz z początkiem XXI wieku weszliśmy w erę nowych uzależnień, uzależnień behawioralnych. Ktoś powie, że używanie komputera, zakupy, seks, to są takie normalne, prozaiczne czynności. Natomiast jeżeli to jest w nadmiarze, mogą prowadzić do poważnych zaburzeń, no a niestety patologiczny hazard przykładowo, czy uzależnienie od seksu cechują się wysokim odsetkiem samobójstw, więc jest to poważne i trzeba to leczyć. A leczenie jest długie i wymaga zaangażowania zarówno osoby uzależnionej, jak i rodziny. Często oprócz spotkań edukacyjnych również zalecana jest terapia rodziny osoby uzależnionej. Współuzależnienie polega na tym, że osoby bliskie osobie uzależnionej próbują
no, dostosować się do tego, jak funkcjonuje osoba uzależniona i w związku z tym u nich wykształcają się też no, objawy współuzależnienia, tak? Czyli często pomagają, ale w taki sposób, który niekoniecznie pomaga pacjentowi. I żeby się tego nauczyć, ważne jest też, żeby rodzina podjęła terapię, czy to indywidualną, czy właśnie grupową, żeby się dowiedzieć jak najwięcej, no, jak pomóc pacjentowi. W przeciwieństwie do tradycyjnych uzależnień, w przypadku uzależnień behawioralnych nie jest wymagana abstynencja po zakończonej terapii. Jako terapeuci proponujemy pacjentom taki model trzeźwościowy, całkowitej abstynencji od substancji psychoaktywnej. Natomiast w uzależnieniu uzależnieniach behawioralnych, w naukach behawioralnych nie dążymy do całkowitej abstynencji, no bo co zrobimy? Abstynencję komuś od pracy, abstynencji nie wolno używać komputera, czy jeżeli ktoś jest w związku małżeńskim, abstynencję seksualną. Czyli tutaj chodzi o takie przeformułowanie tych niekonstruktywnych zachowań w konstruktywne. Konstruktywne jak pomoc i wsparcie otrzymane po zakończonej terapii. Podczas konferencji Współistniejące wyzwania w leczeniu uzależnień specjaliści rozmawiali o rzeczywistości, z jaką muszą się zmierzyć pacjenci po wyjściu z nałogu. Pacjent pod koniec terapii ma układany ze swoim terapeutą plan. Plan, on nie wychodzi tak po prostu, kończy ośrodek. On ma dokładnie ułożony plan, co dalej. I no najczęściej ze względów ekonomicznych no musi pacjent wracać w te miejsca swojego byłego, wcześniejszego zamieszkania. Przy czym mamy też pacjentów bezdomnych. Więc tutaj ta alternatywa jest naprawdę trudna. Co można im zaproponować? Idealnym miejscem byłyby hostele przy ośrodkach terapeutycznych, gdzie pacjenci po skończonej terapii mogliby zamieszkać, uniknęliby wtedy powrotów do środowisk patologicznych. Choć takich hosteli jeszcze nie ma, to trwają rozmowy, by takie miejsce mogło powstać przy Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Familia w Gliwicach. Katowice nie zostały europejską stolicą kultury. Zakończył się wyścig o ten prestiżowy tytuł i dziś ogłoszono wyniki. Dla zwycięskiego miasta to nie tylko wymierne korzyści finansowe, ale też wiele ciekawych wydarzeń. Na liście oprócz Katowic z górnośląsko-zagłębiowską metropolią była Bielsko-Biała, a także Lublin i Kołobrzeg. Oczekiwania były ogromne. Mieszkańcy Katowic szczerze liczyli na zwycięstwo. No myślę, że to jest niesamowity prestiż i coś, na co Katowice zdecydowanie zasługują, a że moi znajomi właśnie biorą udział i tam w Warszawie walczą o ten tytuł, to trzymam za nich kciuki. Więcej bardziej wartościowych wydarzeń. Myślę, że to przede wszystkim prestiż, ale też i promocja dla miasta. Katowice mają być stolicą europejską kultury, to pewno jeszcze dostaną nowe pieniądze i nowe pomysły będą, projekty, które będą zrealizowane. Twierdzę, że mają wielkie szanse. W ostatnich latach się bardzo tu zmieniło. Niestety dziś świętują mieszkańcy Lublina. Stolicą kultury w roku 2029. Lublin! A katowiczanie muszą zadowolić się tytułem Polskiej Stolicy Kultury 2027. To jest taki ciekawy nowy pomysł ministerstwa, który postaramy się oczywiście super wykorzystać, bo będą to dodatkowe środki właśnie na kulturę, na inspirację, na rozwój. Naprawdę miałem takie poczucie, że byli pod absolutnym wrażeniem naszej kandydatury. Proszę pamiętać, że nasza kandydatura to kandydatura nie tylko Katowic, ale całej metropolii. I jestem przekonany, że wspólnie z metropolią będziemy realizowali wybrane projekty z naszej aplikacji, tak aby nie tylko integrować nasze miasta tutaj w regionie, ale przede wszystkim pokazywać, jak istotną i jak duże znaczenie ma kultura w naszym mieście i w naszym regionie. Europejska Stolica Kultury to tytuł przyznawany co roku jednemu lub kilku miastom przez Unię Europejską. Celem jest promowanie różnorodności kulturowej, wspieranie rozwoju kulturalnego oraz zwiększenie międzynarodowej widoczności. W Polsce taki tytuł otrzymały Kraków w 2000 roku oraz Wrocław w 2016 roku. W Warszawie rozpoczyna się Przystanek Śląsk. Od 28 września do 8 października Teatr Studio z Teatrem Śląskim w Katowicach organizuje drugą edycję przeglądu. Wystawione zostanie między innymi kultowy Holonek, Mianują Miechanka, Piąta Strona Świata i Byk. Śląscy aktorzy jadą do Warszawy po raz kolejny z misją pokazania naszego regionu inaczej. Fatima Orlińska.
Śląsk na nowo i od nowa, podkreślający swoją lokalność, wskazujący na wspólnotę i uświadamiający, jak region bogaty jest kulturowo. Taka w dużym skrócie idea przyświeca przystankowi Śląsk, którego druga edycja swój fragment po raz pierwszy będzie miała w Warszawie. Jak mówi dyrektor Teatru Wyspiańskiego w Katowicach, ponad 500 000 osób deklarujących w spisie powszechnym narodowość śląską powinno być usłyszanych, udowadniając tym samym, że uznanie śląskiego za język regionalny po prostu im się należy. Teatr i Śląski, i Teatr Kores, i Teatr Zagłębia, który też godo po śląsku, chociaż też mówi swoimi gwarami zagłębiowskimi, i Teatr Nowy w Zabrzu, i Teatr w Gliwicach. Każdy ma w swoim repertuarze spektakl, w którym się godo po śląsku. U nas jest tego najwięcej oczywiście w Teatrze Śląskim, no ale to jest dowód na to, że to ma rację bytu, bo jeżeli my robimy spektakle w języku śląskim i ludzkość tłumnie na to przychodzi, a mamy tu 450 miejsc i te spektakle się sprzedają jak świeże bułeczki, to jest dowód na to, że poprzez teatr można też edukować i udowadniać, że język śląski istnieje i jest potrzebny. Pierwszymi ze spektakli, które zostaną wystawione w stolicy, będzie monodram Mianują Miechanka i kultowy już grany od 20 lat Holonek. Wydarzenie ma pokazać również, że teatr to przestrzeń reagująca na ważne wydarzenia w historii ludzkości, o czym świadczą też zapowiadane w Teatrze Śląskim nadchodzące premiery. Już za kilka dni na deskach Teatru Wyspiańskiego Wojna i pokój. Wielka epopeja, gdzie właściwie dotykamy wszystkiego. Śmierci, miłości, zdrady, śmierci na wojnie, okrucieństwa wojny. I wydaje mi się, że w jakiś sposób ten czas dzisiejszy, gdzie wdziera się, prawda, zamiedzą dosłownie wojna. I to jakby nowe konteksty buduje, nowe reinterpretacje tego dzieła. Nie jest to, że to będzie bezpośrednie nawiązanie. Nie próbujemy aktualizować tego tekstu, ale wydaje mi się, że jakby opowiadamy z perspektywy dnia dzisiejszego i bogatsi czy też przerażeni dniem dzisiejszym. W Teatrze Śląskim to pierwsza realizacja reżysera. Historia oparta na kanonicznym dziele zostanie opowiedziana z perspektywy narratora. Narrator nie może zbytnio narzucać interpretacji. Ja mogę jak gdyby towarzyszyć, tak jak towarzyszę postaciom, aktorom na scenie. Tak towarzyszę jak gdyby w odbiorze widza, czyli jak gdyby też zadaję pytania jakby. Przeglądam się w widzu, chcę zobaczyć, jaką ma reakcję na to, co mówię. Wtedy, jeżeli ta reakcja jest dla mnie osobiście, będę odczuwał ją w sposób jakiś, który nie będzie mi odpowiadał, bo mam swoją osobowość na scenie. Nie jestem anonimowym narratorem, tylko jestem rodzajem losu. W pewnym sensie to ustoję. Taka jest tego, więc będę mógł na to zareagować i będę mógł w swoim komentarzu do dzieła będę mógł jakby zaistnieć, odwrócić coś, powiedzieć inaczej, uderzyć w kogoś. A to tylko jedna z premier zapowiadanych na nowy sezon w Teatrze Śląskim. W przypadku przystanku Śląsk zarówno na deskach teatrów w regionie, jak i w Warszawie będą grane spektakle, które na co dzień instytucje mają w swoim repertuarze. Taka była środa. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.